duża sala, dwa mniejsze pomieszczenia, zaplecze kuchenne. Wyposażenie, z którego mogą korzystać i dorośli, i dzieci. Tak prezentuje się nowa świetlica w Wymysłowie. Cieszymy się z tej budowy, no bo ona naprawdę się tu przyda na wsi, bo to tyle lat nie było. Nie było takiej świetlicy, nie było się gdzie spotkać. Nawet jak przyszło jakieś w szkole, jakieś tam uroczystości były szkolne, no to wszystko się odbywało tu na placu właśnie, bo brak było pomieszczenia tam. A że miejsce do spotkań dla mieszkańców było potrzebne, nie trzeba było nikogo przekonywać. Bardzo to się odczuwało w dobie koronawirusa, gdzie trzeba było zbierać podatki i mój mąż po prostu musiał chodzić po domach wbrew tym wszystkim zaleceniom, bo nie było miejsca, gdzie się można spotkać. Miał swój dom prywatny albo możliwość i to już był największy moment, że musi być jakieś pomieszczenie, gdzie ludzie mogą się spotkać. I po wielu latach starań wreszcie mieszkańcy Wymysłowa doczekali się świetlicy. Dzisiaj mieszkańcy szczęśliwi, uśmiechnięci. Do końca nie było wiary u niektórych osób, że ta świetlica powstanie. No ale jednak powstała, ku uciesze nas wszystkich. W budowę obiektu, który stanął na działce koło szkoły, zaangażowało się wiele środowisk. Był projekt zrobiony przez stowarzyszenie. Następnie było pozwolenie i zrobiliśmy kosztorys i później we współpracy z gminą zrobiliśmy projekt i dalej świetlica nam powstała. We wtorek 24 stycznia świetlica została oficjalnie otwarta i przekazana mieszkańcom. Kościoła nie ma sklepu żadnego w tej miejscowości, nie ma remizy, nie było miejsca dla mieszkańców. W związku z tym te marzenia mieszkańcom się spełniły. No i oczywiście bardzo dużo skorzysta na tym obiekcie szkoła, czyli dzieci uczęszczające tutaj do szkoły, które będą korzystały z tej świetlicy jako z sali gimnastycznej, bo mamy takie specjalne maty, które na czas jakichś imprez są rozkładane, żeby zabezpieczyć parkiet. Potem te maty są zwijane i świetlica jest dostosowana do potrzeb sali gimnastycznej. Świetlica wiejska w Wymysłowie to filia Gminnego Centrum Kultury w Kunowie. Nowa jednostka została powołana do życia 1 stycznia 2023 roku. W świetlicy będą prowadzone zajęcia pozaszkolne, warsztaty dla dorosłych. Swoją siedzibę będzie miało lokalne stowarzyszenie. Już zajęcia dla dzieci są prowadzone i za chwilę nabór będzie dla osób dorosłych na zajęcia. Zajęcia będą z florystyki, z upcyklingu, z kuchni, fitnessu. Także tutaj Rada Rodziców chce organizować taekwondo, zajęcia taneczne, także będzie tętniła na pewno świetlica wiejska w Wymysłowie, będzie tętniła życiem. Budowa świetlicy kosztowała 1 400 000 zł. 500 000 zł gmina dostała z programu rozwoju obszarów wiejskich. Do dyspozycji mieszkańców i uczniów jest ponad 300 metrów kwadratowych. Takie momenty są satysfakcją dla samorządowców, dla mnie jako dla parlamentarzysty, ale rzeczywiście są także chwilą radości dla mieszkańców, bo oni na tą świetlicę czekali bardzo wiele lat. Ta szkoła funkcjonuje kilkadziesiąt lat, a dopiero dzisiaj dzięki tym działaniom samorządu gminy Kunów udało się stworzyć piękny budynek, który będzie także pełnił funkcje dydaktyczne. Świetlica to będzie centrum kulturalne i społeczne Wymysłowa, ale jak zapowiedział burmistrz w czasie uroczystego otwarcia obiektu, to nie koniec inwestycji w tym sołectwie.